właśnie słucham kolejnych biadoleń publicystów na temat tego, że złotówka jest za słaba. Chcę sobie przypomnieć, że parę miesięcy temu, czy 14 miesięcy temu słyszałem z kolei biadolenia, że złotówka jest za silna, że trzeba coś zrobić, że minister powinien tę złotówkę, prawda, jakoś tam obniżyć sztucznie, do banka, do Krajowa Rada Polityki Pieniężnej, a to coś tam. I było strasznie tragicznie, bo złotówka była za silna. Teraz z kolei słyszę, że jest złotówka za słaba. I zastanawiam, co by to było, gdybyśmy, nie daj Boże, uzyskali możliwość wpływania na pogodę. Jedni narzekali, że jest za gorąco, inni, że za zimno, jeszcze inni, że musi być deszcz, bo to trzeba roślinki trzeba podać, a inni, że chcą pogodę, bo chcą się opalać. Krótko mówiąc, byłoby nieszczęście. Na szczęście deszczu nie można regulować, pogoda jest od nas niezależna, dlatego się nie ma wojen klimatycznych. No, tak samo i tutaj kurs pieniądza powinien zależeć od rynku, od różnych tysięcy rozmaitych rzeczy, a nie od działalności rozmaitych ciał typu Rada Polityki Pieniężnej czy dziennikarzy. Dlatego też jestem za tym, żeby kurs złotówki był sobie płynny i się nie wypowiadam na temat, czy on powinien być wyższy czy niższy. Jest po prostu, jaki jest.